Witajcie, z tej strony Mateusz, redakcja Komputer Świata. Jak w co każdy piątek zapraszamy Was na przegląd najważniejszych informacji z ostatniego tygodnia. Zostańcie z nami. Mark Zuckerberg napisał otwarty list do córki o imieniu Max i przy okazji postanowił przekazać 99% własnych akcji Facebooka na cele charytatywne. Najważniejszą informacją w otwartym liście Zuckerberga jest przekazanie 99% akcji popularnej społecznościówki należących do założyciela Facebooka na cele charytatywne. Ich wartość szacuje się dziś na 45 miliardów dolarów. Oczywiście nie odbędzie się to jednego dnia. Mark Zuckerberg w liście do własnej córki pisze, że technologie stanowią dziś pomost pomiędzy podziałami między kulturami, leczeniem chorób i wierzę, że mogą przyczynić się do świata bez nędzy. W liście znajdziemy także szczegółowe informacje na temat pracy żony Zuckerberga, Priscian Chain, która zajmuje się działalnością charytatywną. Tylko w tym roku Chain Zuckerberg Foundation przekazała 125 milionów na różne cele. Pod postem Zuckerberga znajdują się miliony polubień, a wśród nich są łapki od Shakiry czy Arnolda Schwarzeneggera. Trzeba przyznać, że decyzja szefa Facebooka jest szczytna. Sony bez większego rozgłosu odblokowało 7 rdzeń z procesora konsoli PlayStation 4. Co ciekawe, stało się to na początku listopada, ale informacja ta wypłynęła dopiero teraz. Jak dobrze wiemy, sercem obu konsoli nowej generacji są 8-rdzeniowe procesory AMD Jaguar. Niemniej, być może nie każdy z Was wie, że deweloperzy gier nie mają dostępu do wszystkich rdzeni. W Xbox One już od jakiegoś czasu dostępnych jest 7 rdzeni. Co ciekawe, w PlayStation 4 już też. Sony odblokowało 7 rdzeń na początku tego miesiąca. Zmianę wprowadzono w uaktualnionym pakiecie SDK. Ujawnia to opis najnowszej łatki dla API FMOD, wskazujący na możliwość korzystania z 7 rdzenia. Co ciekawe, w podobny sposób światło dzienne ujrzała informacja o odblokowaniu 7 rdzenia w Xbox One. Początkowo obie konsole umożliwiały tylko dostęp do 6 z 8 rdzeni Jaguarów. Pozostałe 2 zablokowano z myślą o pracy systemu i innych zadaniach. 7 rdzeń powinien pozwolić deweloperom nieco lepiej wykorzystać moc konsoli, ale szału nie będzie. Warto dodać, że w Xbox One dostęp do niego oferowany jest w sposób ograniczony i nie można w pełni użyć mocy 7 rdzenia. Jeżeli otrzymaliście na WhatsAppie powiadomienie o konieczności wykupienia subskrypcji, pod żadnym pozorem nie klikajcie w wyświetlany link. Może to kosztować nawet 100 zł miesięcznie. Nowa sztuczka polega na rozsyłaniu osobom wiadomości w formie reklamowego banera. Napis, który się na nim znajduje, zachęca do wykupienia subskrypcji na aplikację. Jeżeli użytkownik tego nie zrobi, WhatsApp domniemanie przestanie działać. Metoda w dużej mierze bazuje na naiwności osób, które słyszały niegdyś, iż po roku korzystania z aplikacji za darmo należy następnie przedłużyć licencję za kilka złotych rocznie. To oczywiście prawda, ale należy tego dokonać oficjalnymi kanałami. Jeżeli użytkownik nie pamięta dokładnie, kiedy rozpoczął korzystanie z komunikatora, może niestety uwierzyć fałszywemu banerowi. Jeżeli kliknie na reklamę, zostanie przeniesiony na stronę, która zaleca pobranie nowej wersji aplikacji. Jeśli to zrobimy, w rzeczywistości wyrazimy zgodę na pobieranie kwoty 100 zł z naszego rachunku telefonicznego. Jeżeli się na to nabraliśmy, możemy oczywiście wycofać się z niechcianej subskrypcji. Wystarczy skontaktować się ze swoim operatorem lub po prostu zdalnie dezaktywować wszelkie SMS-owe usługi. The Wall Street Journal raportuje, że Google jest w trakcie rozmów z przedstawicielami Hollywood w celu uzyskania dostępu do filmów i seriali, które pojawią się w subskrypcji YouTube Red. Google zapowiedziało YouTube Red w październiku tego roku. Wtedy przekazano, że subskrybenci usługi mają z czasem otrzymać dostęp do ekskluzywnych materiałów filmowych i zdaje się, że firma z Mountain View robi co może, aby wywiązać się z tych obietnic. Podobno Google rozważa jedynie filmy i seriale, które byłyby dostępne w YouTube Red na wyłączność, albo takie, które byłyby w tym samym czasie dostępne w telewizji lub kinach. Google wierzy, że w ten sposób zwabi więcej osób, które chętniej zasubskrybują YouTube Red.
Na razie głównym plusem subskrypcji jest brak reklam, a to trochę za mało, aby skłonić użytkowników do opłacenia abonamentu w wysokości $10 na miesiąc. Wprowadzenie filmów i seriali może sprawić, że YouTube Red stanie się ciekawą alternatywą dla Netflixa czy Hulu. YouTube Red nie jest dostępne w Polsce i pewnie szybko to się nie zmieni. To już wszystkie informacje na dziś. Po więcej zapraszamy oczywiście w kolejny piątek, a Wy w tym czasie komentujcie, lajkujcie i subskrybujcie nasz kanał na YouTubie, aby nic Was nie ominęło. Do zobaczenia!